Krzysiek, wszystkim powiedz, jak się czujesz, bo to dla wszystkich była taka niespodzianka, nagle pojawiłeś się, twoje nazwisko w kadrze A. Czy ty się tego spodziewałeś już wcześniej? Nie, byłem bardzo zaskoczony i niejednokrotnie to mówiłem. Tak, na pewno byłem zaskoczony tym wszystkim, ale później po przemyśleniach po prostu wiem, że to jest dla mnie szansa i muszę dać siebie 100%. Czy też słyszałeś jakieś głosy, że to jest nie fair, że może nie zasłużyłeś na to, jak ty, bo takie to też były różne komentarze w internecie, czy to do ciebie jakoś dociera? Znaczy nie wiem, jakie były komentarze, pewnie takie były i to rozumiem, natomiast ja się tym nie interesuję i po prostu nie przejmuję, bo gdybym miał się przejmować jakimiś komentarzami, no to już dawno bym pewnie nie skakał. No właśnie, wszyscy mówią, że masz ogromny potencjał, trenerzy, zarówno krajowi, jak i Stefan Hornacher. Czy ty czujesz i wierzysz w ten swój potencjał również, że masz go w sobie? Tak, bardzo wierzę. No, jeśli trener chciał, żebym był z nim trenował i widzi we mnie ten potencjał, no to nie tylko po prostu się cieszyć i ciężko pracować i pokazać, że tak jest. Rozpocząłeś treningi właśnie z kadrą A. Czy to był jakiś szok nagle, jeśli chodzi o tego, jakie są obciążenia, jakie w ogóle ćwiczenia, jak to wygląda? Znaczy szok nie, bo ten trening już w tamtym roku był podobny, chociaż tak, na początku było bardzo ciężko. Treningi były, no, były duże obciążenia, bardzo intensywne treningi. Każdy trening był szczegółowo analizowany i zresztą dalej tak samo jest. Także to była dla mnie taka niespodzianka, nowinka, że to wszystko, każdy trening, każde ćwiczenie robimy dokładnie na 100%. Czujesz, że masz jakieś duże braki, jeśli chodzi o w stosunku do kolegów z kadry A? Myślę, że nie. No. Tak na początku wiadomo, ten pierwszy okres był taki, że dało mi mocno w kość, a teraz no, po prostu jestem jak każdy inny członek kadry A. Koledzy mówią, że cieszą się, że jesteś w drużynie, bo jesteś takim dobrym duchem, lubisz żartować, rozśmieszać. Piotrek mówi, że znacznie słabiej żartuje niż ty. A, to nie wiem, to trzeba by było porównać. Ja się cieszę, że koledzy są zadowoleni, ja również jestem zadowolony. Jak właśnie oceniasz to ostatnie zgrupowanie w Hintzenbach? Jak się czujesz w tej chwili, jeśli chodzi o tą dyspozycję? Czuję się bardzo dobrze. Mamy pewne elementy, nad którymi pracuję ale widzę, że to przynosi powoli efekty, także jestem zadowolony i pozytywnie nastawiony do dalszych grupowań, treningów. Czekasz na pierwsze starty już, czy na razie myślisz tylko o treningu, o tym budowaniu dyspozycji? Nie, no na razie skupiam się na każdym kolejnym treningu. To dziękuję i trzymamy kciuki, żeby były sukcesy wkrótce. Dziękuję. Dzięki.